tutaj wszystko oddycha i tchnie legendami. Zobaczcie Państwo te mgły unoszące się nad rzeką, z lasu wyłaniające się cienie. No tak to u nas wygląda. Dolina Pilicy owiana jest legendami. Tu od prawieków powstawały ludzkie osady. O wielu z nich możemy powiedzieć tyle, ile nam dostarczają ustne przekazy. Od pokoleń ciągle powtarzane. Dotyczy to także Ręczna. Ręczno położone jest 80 km na południe od Łodzi. Wystarczy przejechać przez Piotrków i nie dojeżdżając do Sulejowa, prostą drogą trafimy do Ręczna. Tu zaczyna się także teren Parku Krajobrazowego, zwanego od Sulejowa Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym. Jaką rolę historia, legendy odgrywają w działalności parków krajobrazowych? Odgrywają bardzo znaczną rolę. Obok ochrony wartości przyrodniczych dbamy o historię, dbamy o te wartości niematerialne i na ten dorobek kultury duchowej tego terenu składają się przeróżne wspaniałe legendy, opowiadania, przypowieści, prawda, na tematy związane z Nadpiliczem. Promocji tych wartości niematerialnych służą ścieżki rowerowe, które doprowadzają nas do pewnych obiektów, do pewnych miejsc związanych z tymi legendami, historiami wspaniałymi. A ostatnio wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projektujemy szlaki konne po całym województwie, w tym i na terenie Zespołu Nadlicznych Parków Krajobrazowych. Nazwa miejscowości Ręczna pochodzi od... Dwie są wersje, od rąk, od pracy i od pobytu biskupa krakowskiego Stanisława, który przejeżdżając tu przez Puszczę nad Pilicą w kierunku Łowicza zachorował i po prostu medyk stwierdził, że potrzebny mu jest odpoczynek. Wtedy wskazano na wzgórku kościół drewniany, dziś jest umurowany, i proboszcza, który zaprosił biskupa Stanisława w swoje progi i stwierdził: raczno do nas wstąpić, panie. I stąd prawdopodobnie wersja ta bardziej prawdopodobna, Ręczna, wywodzi się od tego słowa raczno. I tak brzmiała dawniej nazwa, obecnie po prostu zmieniono nazwę Raczno na Ręczno. A czy to legenda, czy prawda? Czy biskup był tu naprawdę? Raczej legenda, bo koleżanka, która pisała pracę magisterską, między innymi dotykając tych tematów, nie doszukała się w jakichś kronikach historycznych tych wywodów, tylko raczej, że to przekazywane było z pokolenia na pokolenie, także raczej jest to legenda. Ale jaka piękna. No, legenda jest piękna, dlatego nawiązujemy współcześnie i chcemy, żeby te insygnia władzy biskupiej miał... Były w tym herbie i na placu gminy. Wiadomo, że tu już w 1236 roku istniał murowany kościół, który powstał na miejscu kościoła drewnianego. Niedługo później utworzona została parafia w Ręcznie. W 1820 roku kościół otrzymał dzisiejszy wygląd, w którym można dopatrzyć się elementów stylu gotyckiego i klasycystycznego. Kościół nosi wezwanie Matki Boskiej Pocieszenia i świętego Stanisława Biskupa. Przejeżdżali przez Ręczno władcy Polski. Tędy także przejeżdżała łódzka delegacja, która jadąc do przedboża liczyła na to, że otrzyma tam królewski akt nadania Łodzi praw miejskich. Sześć kilometrów na południe od Ręczna znajduje się Bąkowa Góra. To rzeczywiście góra, wznosząca się 280 metrów ponad poziom morza, wyróżniająca się w tym płaskim terenie. Bąkowa Góra przeszła do literatury poprzez legendę. Legendę, którą zasłyszał tu wypoczywający bardzo często u swojego brata Józef Kraszewski, znany polski pisarz historyczny. Jego brat
Ksiądz Antoni Kraszewski był proboszczem Bąkowej Góry. Zmarł w 1890 roku i tu jest pochowany na miejscowym cmentarzu. Zasłyszane w Bąkowej Górze opowieści i legendy posłużyły Kraszewskiemu do napisania powieści Jelita. Cała akcja związana jest z dwiema miejscowościami. Bąkową Górą i niedalekimi Majkowicami. Tam w Majkowicach mieszkał Florian Szary, który wziął udział w bitwie pod Płowcami. Król Władysław Łokietek, objeżdżający pole bitwy, dostrzegł rycerza, który trzymał się za brzuch, z którego wypływały jelita. Zapytał go, czy to nie boli. Ten odrzekł, ten ból nie jest tak straszny, jak sąsiedztwo złego sąsiada. A tym złym sąsiadem Majkowic był właśnie Zbigniew Bąk, mieszkający w tym zamku. Rozbójnik napadał na karawany kupieckie, które przejeżdżały, bo musiały przejechać, drogą wiodącą z Piotrkowa do Przedborza wzdłuż rzeki Pilicy. Dodatkowo miał ogromne pretensje do Floriana Szarego za to, że po prostu ożenił się z wybraną przez niego dziewczyną. Florian Szary uwolnił się od złego sąsiada, bo król mu to przyrzekł. W wielu źródłach historycznych jest informacja, że Florian Szary mieszkał w Majkowicach. Tak, rzeczywiście mieszkał w Majkowicach, ale najpierw mieszkał w Surdędze, położonej nad Pilicą, tu na tym wzgórku, gdzie tam widzimy to suche drzewo. Florian Szary tak polubił to miejsce, że życzył sobie, żeby go pochowano tu na Surdędze. W pobliżu właśnie w lesie jest miejsce zwane Boża Męka i tam jest tenże grób pod tym właśnie krzyżem, który do dziś zachowany przez tyle lat, odnawiany był na nowo w tym miejscu przez okoliczną ludność, bo Florian był bardzo lubiany przez swoich poddanych. Ale to jest tylko takie prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo, ale kilkuprocentowe. Ale jeżeli to tak przyjemnie jest słyszeć, że taka sympatia i taka tradycja do tej chwili się zachowała, to czemu nie powtarzać tego? Wyprowadzony stąd Zbigniew Bąk przed wyjazdem podpalił zamek. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te ogromne kamienie wapienne, bo zamek jest zbudowany z takich wapieni, których tutaj jest mnóstwo, ta góra także jest górą wapienną. Trudno uwierzyć, że on się spalił tak do końca. Zamek trwał jeszcze czas jakiś. Nikt w nim podobno nie chciał zamieszkać. Tu straszyło, ale śmiałkowie zapuszczali się na to wzgórze, bo pod zamkiem w lochach ukryte są podobno do dzisiaj skarby. W XVII wieku tu na stałe zagościła rodzina Małachowskich. Równocześnie z odbudową zamku Małachowscy zadbali o zmianę wyglądu tutejszego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy. To właśnie z tego okresu, z okresu późnego renesansu, pochodzą zachowane do dzisiaj malowidła w łuku tęczowym. A na łuku tęczowym jest także herb Małachowskich, nałęcz i data – 1603 rok. Małachowscy upamiętnieni są licznymi epitafiami znajdującymi się w kościele. Rodzina Małachowskich trwale zapisała się w dziejach naszego kraju, a najbardziej Stanisław Małachowski, współtwórca Konstytucji 3 maja. Jednak z Bąkową Górą związany był przez wiele lat jego brat Adam Małachowski. Pisano o nim, że jest największym opojem Polski Sarmackiej. Tu przyjeżdżali często deputaci z Piotrkowa Trybunalskiego. Tam przecież odbywały się przez pół roku obrady Trybunału. Ci najwięksi opoje pukali do drzwi dworu. Tu byli chętnie witani ogromnym kielichem wypełnionym alkoholem. Jędrzej Kitowicz, który opisywał obyczaje, uciekł stąd, bojąc się, że utraci wątrobę. Szlachta śmiała się przez długie lata z tej ucieczki, bo pozostawił szablę, czapkę, ale dopadł konia i odjechał w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Dziś dawna siedziba Zbigniewa Bąka, cała ta zabudowa wzgórza zamkowego, znajduje się w rękach prywatnych.
Można tu odpocząć w niewielkim hoteliku i poznawać dzieła sztuki wystawiane od czasu do czasu w dworku. Łęk Ręczyński to wygodny nocleg w gospodarstwie agroturystycznym. Można tam dojechać, kierując się na północ przez Ręczne. Oferta dla gospodarstwa agroturystycznego jest bardzo bogata. Rowery, spacery, spływy kajakowe, przejażdżki bryczką, spacery konne i jeszcze legendy. Kilka takich legend z tym miejscem jest związanych. Jedna z nich mówi, że podobno za dawnych czasów starej Polski w tym miejscu zatrzymywał się król Kazimierz Jagiellończyk ze swoją świtą celem krótkiego podobno postoju i popasu dla koni. Pewnie coś i sami też tutaj u nas próbowali. Podobno tam dziwne takie sytuacje zdarzają się. Ach, porusza pani tajemniczą wręcz sprawę, bo oprócz brodów płytkich są jeszcze zakola i głębokie miejsca, na których się woda bełwi. To znaczy? Aż strach o tym mówi, co może się potem wydarzyć. Jaka legenda się za tym kryje, powiedzmy? Z reguły z takim faktem związane są tragiczne sytuacje, więc lepiej ich nie wypowiadać. Przy ognisku lepiej posłuchać.